Marek Siwik, KP Sport. Witam Państwa serdecznie w pierwszym odcinku magazynu Futsal Raport, gdzie będziemy omawiali sytuację w naszych rodzimych rozgrywkach futsal ekstraklasy, a również zahaczali o inne tematy związane z naszym polskim futsalem. Na początek wystartujemy z skarbem kibica, z tym, co nas czeka w nadchodzącym sezonie futsal ekstraklasy na parkietach w Polsce. Najciekawszym wydarzeniem w przerwie między sezonami futsal ekstraklasy to na pewno wycofanie się zespołu Wisły Crackbet Kraków. Prezes Wawro niestety nie chciał już dalej finansować działania klubu futsalowego i tym samym drużyna spod Wawelu nie będzie dalej kontynuować swojej kariery i przygody z rozgrywkami futsalu. Szkoda, bo mistrz Polski dołącza do historii Hurtapu Łęczyca i Akademii FC Pniewy. Nie będzie też polski zespół brał udziału w rozgrywkach UEFA Futsal Cup. Myślę, że cała liga na tym straci, no ale kto wie, może dzięki temu inne drużyny powalczą o medale w tegorocznym sezonie. Przejdźmy zatem do przedstawienia poszczególnych drużyn w tegorocznej futsal ekstraklasie, a zacznijmy od wicemistrza Polski Gatty Aktiv z Duńska Wola. Tutaj na ławce trenerskiej oczywiście bez zmian Wojciech Sopór i asystujący mu Marcin Stanisławski, ale w składzie już nie zobaczymy m.in. doświadczonego Marcina Olejniczaka, kapitana drużyny Gatty Aktiv w sezonie, gdy awansowała ona do rozgrywek najwyższej ligi w Polsce. Natomiast skład uzupełnili dwaj młodzi gracze, Mateusz Olczak i Adam Grzyb, zawodnicy, którzy w zeszłym roku reprezentowali barwy pierwszoligowego AZS-u UW Warszawa. Oczywiście o sile z Duńsko-Wola stanowić będą doświadczeni zawodnicy, nie zabraknie Krawczyka, Sobalczyka, Marciniaka, Milewskiego, a w bramce oczywiście dalej Dariusz Słowiński. To na pewno są największe asy drużyny z Duńskiej Woli. Oczywiście dużą też atutem jest hala przy ulicy Złotej, no i kibice bardzo zagorzali i głośno dopingujący w każdym meczu w Duńskiej Woli swój zespół. Zatem nie da się ukryć, że drużyna prowadzona przez duet Sopór-Stanisławski będzie walczyć dalej o medale, jak nie o pierwsze swoje mistrzostwo w rozgrywkach futsal ekstraklasy. Kolejną drużyną to brązowi medaliści zeszłego roku, Rekord Bielsko-Biała, prowadzoni i w tym sezonie również przez trenera Andrzeja Szłapę. Zespół zmienił się kadrowo minimalnie. Odszedł Krystian Brzęk, uznania nie znalazł również Ukrainiec Kameko w zespole, który w zeszłym roku prezentował bardzo wysoką formę. A wypożyczony do Gwiazdy Ruda Śląska został Łukasz Biel. Skład zespołu rekordzistów wzmocnił Ukrainiec Roman Wachuła, który w zeszłym roku zaliczył udany sezon w Wiśle Crackbet Kraków. No i na stałe do bramki wpisał się już na rezerwie Szymon Kałuża. Oczywiście o sile składu Bielsko-Bielszczan będą stanowić doświadczeni zawodnicy, tacy jak Jan Honza-Janowski, Artur Popłaski, Rafał Franc, Brazylijczyk Douglas, Piotr Szymura, na pewno również powracający po kontuzjach Łysoń oraz Machura. To będą ci gracze, na których będzie mógł bardzo liczyć trener Szłapa. Wiadomo, że rekordziści to są pretendenci do zwycięstwa w tym sezonie w futsal ekstraklasie. Jeżeli, tak jak w zeszłym roku, nie będą dręczyły graczy kontuzje, no to myślę, że rekord będzie śmiało szedł po zwycięstwo w lidze. A na pewno w Cygańskim Lesie nikomu nie będzie łatwo o kolejne punkty. O Red Dragons Pniewy można powiedzieć dużo i na pewno to, że sprawili niesamowitą sensację w zeszłym roku, zajmując czwarte miejsce w rozgrywkach futsal ekstraklasy. Podopieczni Łukasza Freitaga to na pewno może być i w tym roku rewelacja. Bardzo młody skład, dalej oparty na takich zawodnikach jak Adam Wachoński czy Patryk Zdankiewicz. No i w bramce dwaj doświadczeni gracze, Maciej Foltyn i Łukasz Błaszczyk, to na pewno są filary drużyny z Pniew. Drużynę z Pniew opuścił Dominik Solecki, który zasilił kadrę Pogoni 04 Szczecin, ale w jego miejsce wskoczyło dwóch nowych graczy, Oskar Stankowiak, czyli odkrycie zeszłorocznej pierwszej ligi, gracz KS Gniezno, a także Michał Śpiączka, zawodnik, który do tej pory grał w uniwersyteckich rozgrywkach Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Zobaczymy, jak oni wkomponują się do drużyny z Pniew. Na pewno walka, charyzma, ambicja to są te epitety, którymi można opisać drużynę z Pniew i na własnej hali to będzie niezwykły rywal dla każdego, tym bardziej przy znakomitym dopingu kibiców. Mogą znowu niejednemu pretendentowi urwać punkty pniewiania. Czas na piąty zespół ubiegłorocznego sezonu futsal ekstraklasy, a jest to drużyna KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Drużyna prowadzona przez trenera Tomasza Trznadla w tym roku praktycznie w ogóle nie zmieniła składu. Uzupełnił ją tylko doświadczony zawodnik KS Gniezno Jacek Sander.
O sile z drużyny z Głogowa stanowić będą doświadczeni zawodnicy, tacy jak Mateusz Niedźwiedź, Piotr Pietruszko, Michał Urbaniak, no i oczywiście byli gracze Mistrza Polskiej Akademii FC Pniewy, Daniel Lebiedziński oraz bracia Pieczyńscy. Nie zapomnijmy również o bramkarzach, m.in. Michale Długoszu. Naprawdę bardzo dobrze wyglądali w okresie przygotowawczym gracze Euromastera Chrobry Głogów i myślę, że na początku sezonu będą jednymi z lepszych zespołów grających na polskich parkietach. Warto dodać, że właśnie Głogowianie pokonali w sparingu uznany zespół Sporting Futsal de Paris w turnieju w Wielczu Laskowice. Dużo zmian w nadchodzącym sezonie w drużynie GAF-u Gliwice, właśnie z nazwy wypadł sponsor Jasna. Jestem bardzo ciekaw, jak to wpłynie na postawę drużyny, bo i w kadrze sporo zmian. Zabraknie na parkiecie w Gliwicach takich zawodników jak Dewódzki, Śmiałkowski, Demiszew, Dura, Wojtas czy Cygnarowski. A na ławce trenerskiej zasiądzie nowy szkoleniowiec, asystent w zeszłym sezonie, Marcin Waniczek. Skład zespołu z Gliwic uzupełnili gracze Clearexu Chorzów, m.in. Piotr Łopuch i Michał Grecz, a także Portugalczyk João Baptista. Dawno nie było zawodnika z Portugalii w naszej lidze, no i kto wie, może to być odkrycie sezonu. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, to na pewno filarem drużyny będzie dalej popularny Betao, Marcin Kiełpiński, a więc nasz reprezentacyjny pivot, no i w bramce Michał Widuch, to też na pewno spora podpora zespołu z Gliwic. Jednak wydaje mi się, że ten skład nie da możliwości gliwiczanom walki o medale, ale będzie to na pewno mocny średni zespół, który u siebie w Gliwicach może nie innemu rywalowi zabrać punkty, a przekonamy się, jak to będzie wyglądało już po kilku kolejkach. Czas na Clearex Chorzów, a więc zespół, który w historii polskiego futsalu ma swoje znamienite miejsce, a w tym roku obchodzi 20. jubileusz. I tutaj na pewno spore zmiany, bo drużynę prowadzoną przez trenera Tomasza Orfika wzmocnili zawodnicy Wisły Kraków-Bet Kraków, w tym trójka graczy takich jak Paweł Budniak, Mikołaj Zastawnik i Kamil Dworzecki. Chyba tych zawodników nie muszę nikomu przedstawiać, a do tego jeszcze doszła doświadczona dwójka graczy z Gwiazdy Ruda Śląska, Bartosz Siadul i Szymon Łuszczek. Zespół opuścili tacy zawodnicy jak Paweł Pstrusiński, który dalszą karierę kontynuować będzie we Włoszech, a także zawodnicy, którzy już wcześniej wspominałem, zasilili GAF Gliwice, a więc Łopuch oraz Grecz. Bardzo ważne mi się wydaje, że tak wzmocniony Clearex będzie jednym z faworytem walki o medale. Prezes Wolny mówi, że na to 20-lecie marzy mu się ponownie mistrzostwo, no i trzymam kciuki, aby Clearex tutaj ponownie zasiadł na tronie naszej ekstraklasy, a czy to mu się uda? Na pewno nie będzie to łatwo. Skład na pewno doświadczony, potrafiący grać w futsal, ale jak w każdym roku ostatnio jakieś braki, jakieś niepowodzenia skutkowały, że Clearex nie znajdował się na podium. No, zobaczymy, jak ten nowy zaciąg wpłynie na grę podopiecznych trenera Ulfika. Zespół AZS-u Uś Katowice dalej będzie kontynuował współpracę z trenerem Błażejem Korczyńskim, trenerem, który kończy swoją zawodniczą karierę w inaugurującym meczu przeciwko GAF-owi Gliwice. Dziękujemy za wspaniałe setki bramek w futsal ekstraklasie, trenerze, i miejmy nadzieję, że pana kariera trenerska będzie dalej tak pomyślna jak w ostatnich sezonach. Tymczasem zespół z Katowic zmienił nieco swój skład. Pojawili się tutaj Tomasz Dura z GAF-u Gliwice, Marcin Minkus z NBIT-u, również Gliwice, a także dwaj Ukraińcy, Sowiak oraz Pigut. Między słupkami drużyny z Katowic dalej będzie bronił Rafał Krzyśka, a więc nasz reprezentacyjny goalkeeper, i myślę, że to będzie spora blokada przed rywalami. Stąd też katowiczanie spokojnie powinni zmieścić się gdzieś w środku tabeli. Raczej to nie jest zespół, który będzie walczył o najwyższe cele, ale utrzymanie też powinien być spokojny. Solidną, dobrze pokazaną grą przez trenera Korczyńskiego Katowice spokojnie będą plasowały się gdzieś w środku tabeli. Prawdziwą rewolucję kadrową zafundowali swoim kibicom działacze Red Devils Chojnice. Wiele nowych nazwisk w zespole Czerwonych Diabłów. Trener Wlastimil Bartoszek postawił naprawdę na ciekawe, nowe nazwiska w naszej lidze. I zacznijmy od tych może zawodników, których już nie zobaczymy w Chojnicach. Między innymi bramkarza Burglina, on będzie dalej grał w zespole akademickim w Gdańsku. Zabraknie również Ukraińców, którzy do tej pory dobrze grali w Chojnicach, a więc Witalij Kolesnik i Dmitro Kharchenko. Także nie zobaczymy Kirgiza Sungiejewa. No i zakończył już karierę zawodniczą Mariusz Kaźmierczak. Jeśli chodzi o nowe nabytki, no to tutaj zacznijmy może od zawodnika najlepszego gracza futsal ekstraklasy w poprzednim sezonie. Aleksander Bondar
z Wisły Cracked Kraków właśnie przyszedł do Chojnic. Do tego dochodzi reprezentant Czech Michal Holy. Ciekawe nazwiska bramkarzy: Michał Kartuszyński oraz Mario Modrusan z Chorwacji. Na pewno ciekawą postacią może być Brazylijczyk Marco Aurelio, no i pivot naszej reprezentacji Sebastian Wojciechowski, który również przyszedł z Wisły Cracked Kraków do Chojnic. No i z tą rewolucją kadrową zespół z Chojnic, jeżeli będzie kontynuował grę defensywie, taką jak w sezonie 2012-2013, może walczyć na pewno o tytuł. To może być największe zaskoczenie tego sezonu, po dwóch poprzednich mniej udanych dla Chojniczan. I kto wie, czy wszystkie drużyny nie powinny się bać Czerwonych Diabłów w tym sezonie, bo naprawdę wyglądają na bardzo groźnych. Gwiazda Ruda Śląska to jeden z najmłodszych zespołów w naszej futsal ekstraklasie, obok Red Dragons Miewy. Zespół prowadzony przez trenera Klimasa na pewno nie będzie miał łatwego zadania w tych rozgrywkach i raczej będzie tutaj stawiany jako outsider tegorocznego sezonu. Zresztą drużynę opuściło paru doświadczonych zawodników: Szymon Łuszczek, Bartosz Siadol, a także Ukrainiec Kidanow, który nie znalazł uznania w oczach działaczy z Rudy Śląskiej. Jeśli chodzi o wzmocnienia, to tutaj na pewno najważniejszym jest Łukasz Biel, gracz wypożyczony z Rekordu Bielsko-Biała, niezwykle utalentowany, z bardzo mocnym uderzeniem lewą nogą, który może być czołowym strzelcem drużyny z Rudy Śląskiej. Na pewno dobrym powrotem jest Mateusz Krzymiński z drużyny Pogoni 04 Szczecin, a także dwaj nieznani na bliżej Ukraińcy: Danilejko oraz Drost. No i kto wie, może ci nowi zawodnicy dadzą nową jakość i świeżość dla gwiazdorów. Przejdźmy teraz może do portowców Pogoń 04 Szczecin, która przy zielonym stoliku utrzymała się w futsal ekstraklasie. Na pewno posiadając ten sam skład może sprawić dużo niespodzianek w tegorocznym sezonie, bo praktycznie minimalnie tylko zmieniła się zestawienie podopiecznych Łukasza Żebrowskiego. Ze składu odeszli wcześniej wspomniany Krzymiński, a także Ukrainiec Szarowara. Za to doszli tacy zawodnicy jak Dominik Solecki, a więc reprezentant Polski, a także gracze Wisły Cracked Kraków, Kamil Lasik oraz Adam Jończyk, dwaj młodzi zawodnicy. No zresztą Kamil Lasik będzie podporą między słupkami portowców, gdzie w zeszłym roku nie najlepiej spisywali się Kubrak i Koszmider. Dołączają do takich zawodników jak Kubik, Jurczak, Maćkiewicz, Tubacki, Szamoti, oczywiście czołowy ukraiński napastnik, strzelec bramek. No to drużyna portowców na pewno może liczyć na więcej niż na 11 miejsce w zeszłym sezonie. Pytanie tylko, czy uda im się grać lepiej. Nowa hala Azoty Arena nie dawała im handicapów przeciwko rywalom i czy będzie podobnie w tym sezonie, o tym przekonamy się już od pierwszej kolejki. Czas na pierwszego z Beniaminków, NBIT Gliwice, nowy zespół z Gliwicy w rozgrywkach futsal ekstraklasy, ale jednak starzy zawodnicy, a na czele tej ekipy trener Szymon Maksym, zawodnik z bardzo bogatą karierą futsalową i sporym doświadczeniem w rozgrywkach na najwyższym szczeblu w naszym kraju. Zespół opuścili m.in. Tomasz Stasiak, Tomasz Moraski, a także Marcin Minkus. Za to doszli zawodnicy z GAF-u Gliwice, wcześniej wspomniany Dewódzki, Cygnarowski, Wojtas. To są nowe nabytki w zespole Gliwic, a także Ukrainiec Tarasowicz. I trzeba zauważyć, że średnia wieku w NBIT Gliwice jest ponad chyba 30 lat na dobrą sprawę. Wszyscy zawodnicy już mają dość bogate doświadczenie z rozgrywkami futsal ekstraklasy. Są tam tacy zawodnicy jak Łukasz Groszak w bramce, czy też zawodnicy w polu Satora, Jagiełło. To są gracze dobrze znani, m.in. z Remedium Pyskowice, GKS-u Tychy, czy Impulsu Siemianowice Śląskie. Na co stać zespół NBIT-u? Ciężko cokolwiek powiedzieć, bo zawodnicy ci mieli jakiś rozbrat już z rozgrywkami futsal ekstraklasy. Jednak na pewno to doświadczenie może im zaprocentować, szczególnie przeciwko znanym ich dobrze rywalom ze Śląska. NBIT będzie, myślę, faworytem w wielu spotkaniach. Tym bardziej, że grają na nowej hali Łabędź w dzielnicy Łabędy Gliwic. Stąd też nieznany nikomu parkiet może sprawiać spore trudności przyjezdnym rywalom. Czas na drugiego Beniaminka, FC Toruń, a więc ponownie zespół z ziemi chełmińskiej wraca na parkiety futsal ekstraklasy. Kontynuator tradycji Marbitu Toruń pod wodzą Klaudiusza Hirsza może sporo namieszać w tegorocznych rozgrywkach. Zacznijmy może od tego, kto doszedł do drużyny FC Toruń. Jest to Maciej Wołoszyn, zawodnik z karierą w Wiśle Cracked Kraków oraz Pogoni 04 Szczecin. Jednak ostatni rok nie grał w żadnych rozgrywkach futsalowych w naszym kraju.
Krzysztof Elsner to kolejny nabytek, zawodnik, który był odkryciem pierwszej ligi Grupy Północnej w poprzednim sezonie. Również może być ciekawym, tym bardziej, że w zeszłym roku w Pucharze Polski strzelił parę bramek Red Devils Chojnice w rozgrywkach pucharowych. Do tego młodzi zawodnicy, Krystian Belzyt, Naparło, Waszak, to są zawodnicy z okolic Torunia, którzy wzbogacą skład drużyny trenera Kobiusza Hirsza. Odeszli no, chyba najsłabsi zawodnicy z zeszłego sezonu FC Toruń, którzy mało grali, między innymi Bartosz Witkowski, Jacek Brończyk, no, ciekawy zawodnik Dawid Kawka, a wypożyczony został młodzieżowiec Patryk Rau. W składzie drużyny z Torunia przecież grają jeszcze tacy zawodnicy jak Nikola Nagu, jeden z czołowych bramkarzy naszej ligi, zresztą trener bramkarzy w reprezentacji, Marcin Mikołajewicz, chyba też jeden z lepszych pivotów w naszej lidze, również reprezentant Król Strzelców, niegdyś futsal ekstraklasy. Kolejny reprezentant Michał Wojciechowski, też bardzo dobry defensor. No i tacy doświadczeni zawodnicy jak Michał Suchocki, Mykola Morozow, Patryk Szczepaniak czy Sylwester Kiper. Na pewno ciekawym obiektem jest hala UCS, gdzie grają zawodnicy z Torunia. Jest to nowy obiekt, gdzie do tej pory niewiele drużyn miało okazję rozegrać mecze, między innymi Pogoń 04 Szczecin, Red Devils Chojnice. Zatem swój parkiet na pewno będzie atutem drużyny z Torunia, tym bardziej, że zawsze można tam liczyć na głośny doping miejscowych kibiców. To by było na tyle, jeśli chodzi o drużyny tegorocznie występujące w futsal ekstraklasie. Mam nadzieję, że przybliżyłem troszkę informacje o nadchodzących rozgrywkach i drużynach w nich występujących. Czekamy na pierwszy gwizdek arbitrów. Już zaczynamy ligę w sobotę. My zapraszamy na relację do KP Sport z meczu, można powiedzieć, derbowego Pomorza pomiędzy Red Devils Chojnice a FC Toruń. Zapraszamy również do oglądania innych naszych relacji, a także, co najważniejsze, do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Dziękuję za uwagę, żegnam Państwa Marek Siwik i zapraszam na kolejne odcinki Futsala Raportu. Na pewno zrobimy krótkie podsumowanie inaugurującej kolejki.